Dobry, dzień dobry kochani, z tej strony jeszcze raz Moja z Alteno Dewy Perfumowej i nagrywam dogrywkę po to, żeby nie było, że jakby jedynie zapachy retro, czy lekkie retro, czy zapachy z lat 80. 90. Ostatnio nosiłam w dosyć upalne dni, słuchajcie, bardzo upalne dni, zapach, który jest zapachem niebanalnym, bardzo ciekawym, godnym uwagi, godnym przetestowania sobie, bo nie ma problemu z próbeczkami czy odlewkami, chociaż on bywa w naprawdę bardzo dobrych cenach. Ostatnio widziałam w bardzo dobrej cenie, niecałe 300 zł za 50 ml, mimo że jest to marka zapachów jakby niszowych. Słuchajcie, Different Company i to jest Magnetic, Unua Magnetic. Czyli magnetyczna moc. Jeszcze raz wam pokażę. O tak. Mam nadzieję, że to będzie. Słuchajcie, widać. Także może zacznijmy od, słuchajcie, tego, co mamy w nutkach zapachowych. W głowie mamy jagodę, imbir i bergamotkę. Słuchajcie, w serduszku jest śliweczka, jaśmin, tuberoza i róża. W bazie benzoła, patchouli, bursztyn, nuty drzewne i piżmo. Dlaczego jest to zapach, słuchajcie, ciekawy? Bo jeżeli lubicie, tak jak ja, fioletowe owoce, czy jagodę, czy śliwkę, tak jak ja bardzo lubię, z tym, że jest to lekko taka, może nie podwędzana, tylko lekko dymna śliweczka, ale taka leciutko, słuchajcie. Lubicie tuberozę, tak jak ja lubię. Nie przeszkadza wam, słuchajcie, imbir, a ja ten imbir dosyć szybko w tym zapachu, słuchajcie, wyczuwam, to będzie to zapach dla was. Jest naprawdę niebanalny, ciekawie zmiksowany, trwały, nie zostawi ogromnego ogona, ale jednak jest wyczuwalny przez otoczenie. Przyjemnie się go nosi, przynajmniej dla mnie, nawet w bardzo upalne dni, choć faktycznie może lepiej wybrzmiewać wieczorami. Ale dla mnie, wiecie, jakby nie ma aż takiego podziału generalnie. Dla mnie wiele zapachów jest noszalnych właśnie w dzień i noszalnych w takie nawet dosyć upalne dni. I ten zapach taki właśnie jest. Zwracam uwagę, słuchajcie, otoczenia na pewno, bo faktycznie się wyróżnia. Ale w ten pozytywny sposób, a nie negatywny, tak? Że wiecie, że jakiś taki dziwny w ogóle. Niebanalny, ciekawie podany, ale bardzo fajnie noszalny. Faktycznie troszeczkę inny, specyficzny, delikatnie, ale naprawdę świetny zapach. Także gorąco i serdecznie namawiam do tego, żeby sobie przetestować, kupić próbeczkę czy odlewkę tegoż zapachu, bo naprawdę jest świetny. Jeżeli lubicie śliweczki, lubicie właśnie fioletowe owoce, imbir i tak dalej. Także polecam wam serdecznie. I słuchajcie, widzimy się kolejnym razem. Ja czekam na, w zasadzie czekam znowu na paczuszkę od swojej mamy, także pewnie będzie dużo, znaczy wiem w sumie, słuchajcie, że będzie dużo ciekawych zapachów, bo niektóre wiem, które, jakie zapachy będą, tak? Więc będzie o czym opowiadać. Ja jeszcze mam jakby o czym opowiadać z wcześniejszych paczuszek. I jeszcze swoich zapachów mam jakby też dużo takich, o których jeszcze nie wspominałam. Także wiecie, no, jak przyjdzie ta paczka, to od razu jakby pokażę wam mniej więcej, co w niej się znajduje. Także jeszcze raz, słuchajcie, Different Company i Unua Magnetic. Magnetyczna noc, także pozdrawiam was serdecznie i do następnego.